Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą krokiety. Krokiety, ale nie takie, wiecie, standardowe. Wykorzystam mięso z rosołu, chociaż to gotowałem specjalnie pod ten odcinek. Ale naleśniki. Naleśniki nie będą standardowe. Będą inne, będą aromatyczne, będą pachnące, będą bardziej kruche i one idealnie nadają się właśnie do tego typu potraw. Ale to pomalutku. Najpierw zróbmy farsz. Ja rosół gotowałem na świartkach i dorzuciłem 0,5 kg indyczych żołądków dla smaku, bo farsz musi być smaczny. Skórę jak kto woli, możemy zdjąć lub nie. I tak będziemy za chwileczkę przepuszczać wszystko przez maszynkę. Mam 3 świartki. Oczywiście o kurczakach rozmawiamy. Ups. I teraz żołądki. Musimy je tutaj wyłowić. O. Możemy również wyłowić marchewkę i seler. I też dodamy do naszego farszu. Za dużo marchewki tu nie ma, reszta się rozgotowała, bo rosół gotowałem bardzo długo. Uwielbiam rosół, jak jest, wiecie, pomalutku sobie pyrka. Długo on wtedy jest taki, wiecie, bardzo aromatyczny. No, jeszcze jest jedna. Dobra. I teraz tak, mięso oddzielamy od kości. Trudne to nie było. Słuchajcie, ja skóry z świartek się pozbędę. Nieapetycznie wygląda, taka rozgotowana. Ale jak ktoś lubi, proszę bardzo, żaden problem. Gotowe. To, co miało być zmielone, jest zmielone. Teraz musimy podsmażyć cebulę i będziemy przyprawiać. To mi już na razie nie będzie potrzebne. Trochę poprzestawiamy. Już pomalutku mogę sobie rozgrzewać patelnię na małym ogniu. Będę smażył na maśle klarowanym. Farsz będzie smaczniejszy. I wkrajam 2 niewielkie cebule w kostkę. Cebuli wydaje się teraz bardzo dużo, ale ona za chwileczkę się wysmaży. Spokojnie. Farsz musi być smaczny. I smażymy do rumianego koloru. Ona musi być taka, wiecie, jak na kluski. Podsmażoną cebulę dodajemy do farszu. Zbieramy wszystko i dodajemy niewielką łyżkę rosołu. Chodzi o to, żeby farsz nie był za suchy, a przy okazji obmyjemy porządnie patelnię. I teraz tak, troszkę soli, ale nie za dużo. Pamiętajmy, że rosół był przyprawiany, a mięso gotowało się w tym rosole. Więc z przyprawami tutaj bym proponował bardzo ostrożnie. I dodaję tylko świeżo roztarty
czarny pieprz i nic poza tym, żadnych więcej przypraw, bo możemy czasami przedobrzyć. I dokładnie wyrabiamy. Pamiętajmy, że to były ćwiartki z kurczaka, więc suche mięso nie jest, jest soczyste i zobaczcie, i się fajnie lepi. Gorzej by to wychodziło, gdybyśmy robili z samych filetów. Oj, wtedy byłoby ciężko. Dobra, farsz mamy, więc bierzemy się za naleśniki, bo tu się będzie działo za chwileczkę. Do naczynia wkrajam jednego ziemniaka. Robimy ciasto. Pokroję w kostkę. Łatwiej będzie się miksowało. Teraz jeden ząbek czosnku. Taki dość duży. Jeżeli mniejsze mamy, wrzucamy dwa. Naleśniki będą, uwierzcie mi, pachniały, że... A jaki smak! Gwarantuję wam, że się nie zawiedziecie na tym przepisie. I teraz tak, wlewam mleko. Połowę z tego, co mam przygotowane. A przygotowane mam 300 ml. I dokładnie to miksujemy. Pamiętajmy, żeby tak zmiksować, by nie było grudek. Do pojemnika od razu wbijam dwa jajka. I miksuję ponownie. Chodzi o to, żeby porządnie napowietrzyć płyn. Dużo osób dodaje wodę gazowaną w tym celu. Ja tego nie robię. Przynajmniej nie w tym przepisie. No i gotowe. I teraz tak. To możemy sobie porozłączać. A płyn przelewamy do miski, w której będziemy robili ciasto do końca. Zobaczcie. Wszystko pięknie się zmiksowało i pięknie pachnie. Teraz dodajemy porządną szczyptę soli, żeby naleśniki nie były, wiecie, bez smaku. Teraz potrzebować będziemy takie urządzenie i resztę mleka. I wsypujemy mąkę. Mąki mam 200 gramów. Jeżeli ciasto będzie, wiecie, za gęste, zawsze możemy troszeczkę dolać mleka, a jeżeli za rzadkie, dosypać mąki. Musimy, wiecie, sami regulować. Moje ciasto jest wręcz idealne, ale na tą chwilę, bo ciasto musimy odstawić na przynajmniej 15 minut. Ono wtedy, wiecie, sobie napęcznieje i będziemy mieli ostateczną gęstość. A, słuchajcie, zapomniałem. Należy dodać 2 łyżki oleju lub masła klarowanego do ciasta. Ja dodam olej. Jak dodamy masło klarowane, naleśniki po prostu będą smaczniejsze. I musimy to dokładnie wymieszać i jeszcze chwileczkę poczekać. I więc mały false start. Patelnię obsmarowuję tłuszczem. Jak smażyć naleśniki, chyba każdy wie. Ponoć pierwszego trzeba lepiej usmażyć niż drugiego. Ja tutaj, wiecie, nie będę cudował z odwracaniem. Ja to robię łapkami. To odwracamy.
i nie muszą być zrumienione bardzo mocno, tak, wiecie, delikatnie, dlatego że one i tak będą zawijane, panierowane i jeszcze raz smażone na patelni, więc jak kto chce. No i naleśniki mam usmażone. Ostatni naleśnik jest gotowy. Ale ja zrobię coś takiego, zobaczcie. I pamiętajmy, żeby naleśniki kłaść jeden na drugim. One się fajnie wtedy, takie gorące, one się fajnie wtedy uparują i będą bardzo mięciutkie i elastyczne. Zobaczcie. Można robić z nimi wszystko. Widzicie? I są cieniusieńkie. Więc teraz nakładamy farsz i kręcimy nasze krokiety. Z tego przepisu wyszło 12 sztuk. Ja lubię, jak jest w krokietach dużo farszu. I robimy takie eleganckie krokieciki. No i krokiety zawinięte, więc teraz panierujemy. Tu jest bułka tarta i jajka. Wrzucam szczyptę soli. Obtaczamy krokiety w jajku. Można dać troszeczkę podzłączenie jajka palcem o... Wtedy mamy 100% pewność, że nam się nie otworzą. Tłuszcz jest rozgrzany, więc możemy zacząć smażyć. Zaczynam łączeniem do dołu. Wiecie, tak naprawdę to tu wszystko jest gotowe. Tu już nie ma nic surowego oprócz wierzchniego jajka, więc pomalutku to się wszystko fajnie obsmaży, podgrzeje i będzie petardina. Nie mogę się doczekać, bo te smaki, to połączenie smaku jest po prostu perfekcyjne, idealne wręcz. Krokiety możemy odwrócić na drugą stronę. Są pięknie zrumienione. Wow. Ależ one apetycznie wyglądają to. A jaki zapach się unosi. No i moje piękne krokiety są zrobione. Zobaczcie, jak one wyglądają, jak sztabki złota. Coś wspaniałego. A jaki aromat się tu unosi. Uwielbiam takie jedzenie, a więc spróbujmy. Wezmę z tych pierwszych, nie są zbyt gorące. Pamiętajmy, że takie krokiety możemy śmiało odgrzać, nawet kilka razy. Piekarnik na stówkę, pyk i czekamy. Przekroję na pół. Oczywiście, jak to u mnie bywa, z wierzchu chrupiące i delikatne w środku. Spójrzcie, jak to wygląda. Po prostu magia. O, jaki zapach. Wow. Smacznego. Magia. Jest niesamowicie smaczne, aromatyczne. Nie dość, że rosół był smaczny, to jeszcze krokiety są. A jak zostało rosołu, to robimy do nich
barszczyk. Nie pomidorowo, barszczyk i krokiety. I takie święta. Lub każda niedziela, lub każdy dzień powszedni, jeżeli znajdziemy trochę czasu. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i pamiętajcie o moich książkach. Pierwszą już znacie, a druga właśnie się pojawiła i zrobił się wielki boom na nią. Możecie mi uwierzyć, że nie wiem, czy do premiery wystarczy nakładu, więc proponuję tym osobom, które chciałyby posiadać drugą część mojej książki Oddasz Fartucha, dokładka, to zamawiajcie. Linki zostawiam Wam w opisie filmu. I do zobaczenia.